Okej, okay, jesteśmy dzisiaj w terenie. Słuchajcie, nie jestem trochę na to gotowy, muszę prowadzić i kręcić, ale mam nadzieję, że wam się to spodoba i wybaczycie mi pewne niedoróbki techniczne, no ale no, nie jestem troszeczkę na to gotowy i muszę to robić solo, więc a tak bywa, dobra, ale już parkujemy, już parkujemy. Cześć, z tej strony Michu i dzisiaj będzie trochę inaczej. Jak widzicie, jesteśmy w terenie, tuż przed figurą Chrystusa Króla w Siebudzinie. 36 metrów góry nad nami i tak dalej. I słuchajcie, dzisiaj was tutaj zabrałem. Dzisiaj też będzie trochę inaczej, trochę luźniej, jak się domyślacie, z powodu takich warunków, nie innych. A zabrałem was tu właśnie, bo recenzujemy film Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. I tam właśnie figura Jezusa jest jednym z takich punktów zapalnych całej fabuły. Jest jednym z monumentów stojących po środku. Nie, więc stwierdziłem, że to po prostu będzie fajne. I wiecie co, w tej chwili musimy się przenieść, bo to nie jest dobre miejsce do nagrywania, to ma tylko pokazać go w tle, a ja się za chwilę tam przeniosę gdzieś na te górki, żeby po prostu było nam trochę wygodnie, trochę lepiej. Przepraszam za tego futrzaka, ale tutaj strasznie wieje i nie da się inaczej nagrać. Życzę nam wszystkim, żeby udało nam się bezpiecznie ukończyć pracę. Nasz Chrystus będzie jeszcze większy niż ten w Rio de Janeiro. Okej, okay, i w ten sposób magią montażu zmieniamy trochę miejsce położenia. Słuchajcie, teraz za mną widzicie właśnie Świebodzin, panoramę Świebodzina. Tam jest to najstarsze Tesco na świecie, bo wiecie, jest taki sprany już żart, że gdzie jest najstarsze Tesco? No w Świebodzinie, bo powstało kilka lat przed Chrystusem, no, boki zrywać i tak dalej. Słuchajcie, pomnik jest dosłownie 20 cm za kamerą, tylko że nie są zbyt ciekawym tłem, więc jednak wybrałem ten Świebodzin. No i słuchajcie, wróćmy do recenzji. Filmy Małgorzaty Szumowskiej. Muszę przyznać, że nie jestem fanem Małgorzaty Szumowskiej. Nie, żebym miał coś do niej personalnie, nie, żeby coś. Jednak niestety jej sposób na kino mi absolutnie nie jara i absolutnie nigdy się na tych filmach dobrze nie bawię. A co jest o tyle, że się zawsze daje złapać, bo pomysły na te filmy brzmią po prostu mega. Brzmią ciekawie, brzmią tak, jakby ktoś mógł z tego zrobić naprawdę rewelacyjne kino. No i chyba trochę powiem od razu kąśliwie, że być może Szumowskiej brakuje trochę talentu, bo zazwyczaj, kiedy idę na te fajnie brzmiące filmy, okazuje się, że dostaję, no, mama łygę, o jak i mało, więc no, tyle. Ale słuchajcie, i Twarz też mnie zachęciła. Brzmiało to jak, kurczę, fajny pomysł. Brzmiało to jak film, który naprawdę może nie tyle nawet być jakimś filmem, wiecie, dramatem obyczajowym, o przeszczepie i tak dalej. Nie, jako film, który faktycznie chce być czymś trochę więcej, chce wykroczyć poza pewne granice. I o Boże, ile tu jest szumizmów, to jest aż koszmar. To jest chyba mój najbardziej obecnie nielubiany jej film. Fabularnie Twarz opowiada nam historię Jacka. Jest on outsiderem w swojej małej wiosce, mieścinie. Słucha metalu, nosi długie włosy. Wszyscy mu to wypominają, ale przy okazji Jacek pracuje na budowie i to nie przy byle czym, bo przy budowie największego pomnika Chrystusa na świecie. I o ile życie mu się układa, o ile niby wszystko idzie do przodu i już żyje wizją wyjazdu do Londynu, to niestety to wszystko pęka jak bańka mydlana w momencie, w którym Jacek ulega wypadkowi i traci twarz. I w tym momencie pojawia się inspiracja prawdziwymi wydarzeniami, bowiem pierwszym przeszczepem twarzy w Europie, któremu został poddany Grzegorz Galaciński, i Jacek już z nową twarzą, niczym właśnie bohater o prawdziwej historii, wraca do swojej małej mieściny, gdzie już nie jest akceptowany społecznie, gdzie nagle zaczynają wychodzić najgorsze przywary ludzi. Dobra, i tutaj już kończę zarys fabuły. Słuchajcie, jeśli obejrzycie sobie zwiastun, jeśli zobaczycie materiały promocyjne, one wam jeszcze powiedzą trochę, co się może dziać tutaj, ja wam tego nie zdradzę. I słuchajcie, bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na słowo inspiracja, bo wiem, że zwiastun właśnie mówi coś o inspiracji prawdziwą historią. Ludzie różnie idą na ten film. Wiecie, wielu już mi powiedziało, że idzie na prawdziwą historię przeszczepu albo na prawdziwą historię budowania pomnika. Otóż nie, słuchajcie, to tak naprawdę, chyba mogę śmiało powiedzieć, że jest to pewien świat groteskowy. Jest to pewien świat totalnie wykreowany, do którego są tylko wprowadzone takie wszczyki z rzeczywistości. A to właśnie pomnik, a to przeszczep, a to jakieś promocje w sklepach, coś takiego. Szumowska składa tak naprawdę z puzli swój własny świat, który w ostatecznym rozrachunku ma być niczym innym jak pewnym komentarzem, satyrą, pewną szpilką wbijaną w społeczeństwo, a zwłaszcza społeczeństwo prowincji, wsi. I od razu wam mówię. I niby to wszystko brzmiało fajnie na papierze, bo ja w teorii wiedziałem, na co idę, ale no niestety, Szumowska znowu mnie rozczarowała, znowu tylko fajnie na papierze, bo wszystko, co tutaj robi, jest bardzo, 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 bardzo toporne.
I teraz chyba chciałbym rozbić ten film na takie kolejne warstwy, bo o czym w ogóle opowiada Szumowska? I ja wyznaczę trzy, tego może być według Was więcej, mniej. Napiszcie w komentarzach. Ja dzisiaj skupię się na takich trzech. I pierwszą z tych warstw jest ta właśnie już, o której wspomniałem, czyli ta warstwa satyryczna, troszeczkę krytyczna, kąśliwa i groteskowa. Tylko wiecie co? I to jest właśnie mój problem, bo to uderza w polską wieś, prowincję. To jest trochę takie, wiecie, kino olejące się wódki. Myślę, że skojarzenia z ostatnią Cichą Nocą, czy na przykład Weselem Smarzowskiego nie są tak naprawdę jakieś strasznie przegięte, przekłamane. Z tym, że no, Szumowska robi to trochę tak, jakby, wiecie, jakiś wielki, bogaty baron gapił się ze swojej wielkiej willi na po prostu wieś, którą widzi tylko i wyłącznie z okna i mówił coś w stylu: Albercie, patrz! Normalnie jedzą kupę! Podejrzewam, że to czerstwy chleb, panie. Nie. Na pewno gówno. Ponieważ jeżeli skondensujemy to, co Szumowska chce nam powiedzieć o Polakach, o wsi, o tej właśnie prowincji, no to trochę brzmi jak taki komentarz, wiecie, świętego, oburzonego mieszczanina wyższej klasy z internetu, który się tam śmieje z tłuszczy. Patrzcie, jak się biją o kroksy. Ja wiem, że to już jest kolejna wstawka śmiechotka, ale słuchajcie, no nie da się tego inaczej opisać, bo o takich subtelnościach tutaj mówimy. W miejscowości naszego głównego bohatera właściwie nie istnieje dobro, nie ma żadnych jego iskier. To jest, wszyscy są właściwie, wiecie, zgryźliwi, roszczeniowi, wiecie, oczepiają się siebie, są zachłanni. To jest właściwie cała ta zgnilizna, wszystkie te przywary Polaków, cebulaków, z których tam się gdzieś ludzie śmieją i robią to w mojej opinii trochę niesłusznie. I oczywiście każdy też przy okazji jest religijny, ale jest to oczywiście religia na pokaz, słynne modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. I teraz ktoś mógłby nawet powiedzieć: no ale chwila, moment, przecież tak wygląda Polska, tak? I nawet z kimś takim mógłbym się zgodzić, bo jasno, otacza nas chmara ludzi, jest tutaj bardzo dużo ludzi, którzy przejawiają właśnie takie przywary, być może na wsi, być może w mieście, to jest już teraz nieistotne. I wiecie co, to nawet nie jest tak, że ja mówię, że to jest jakaś totalna nieprawda. To jest po prostu, to boli mnie to, że sposób ich prezentacji, sposób pokazywania nam tego i taki destylat tylko z tego zła, z tej drugiej strony medalu, no jest zwyczajnie prostacki i... No, co tu dużo mówić? Dla takiego przykładu, wiecie co? Wiecie, zapewne się ogląda się Q&A, nie jestem osobą religijną. Naprawdę nie jestem wielkim wielbicielem instytucji kościoła, czy nawet tej figury, pod którą teraz stoję. Ale nawet ja, kiedy idę do kina i choćbym chciał zobaczyć jasne jakieś najazdy i tak dalej, tak czysto personalnie, jakby każdy o każdemu wedle gustu, i widzę scenę, w której ksiądz po prostu spowiada swoich wiernych i wiecie, z takim podnieceniem, taką perwersją na twarzy, każe im opisywać czynności seksualne, żeby się nimi jarać. No nawet ja uważam, że jest to już scena sprana, po prostu oschematyzowana, scena, która już bardziej o niesmaczy i myślisz o braku oryginalności, aniżeli robi cokolwiek innego. Jest to po prostu krzywdzący stereotyp, no który, umówmy się, no każdy ksiądz to pedofil, każdy ksiądz to tylko zboczur i każdy ksiądz cały czas myśli o seksie i tylko myśli, jak być puppet masterem tych swoich tam małych owieczek i tak dalej. No jest to po prostu niskie i wiecie, ja wiem, że Szumowska mogłaby się w tej chwili ucieszyć, że oto znowu wbiła szpileczkę, a jak się grubasowi nie podobało, zabolało tego grubasa z brodą i tak dalej. No niestety nie, bo ani mnie to nie boli jakimś szokiem, ani mnie to nie boli jakąś prawdą. Bardziej mnie to boli zwykłym zażenowaniem, że w 2018 roku jeszcze naprawdę ktoś robi coś takiego i nie potrafi wykrzesać więcej. Warstwa druga to ta dramatyczna, ta o przeszczepie, ta o utracie twarzy. Jednak wiecie co, ona nas boli tylko i wyłącznie przez chwilę, bo jest ona tylko pretekstem, takim motorkiem napędowym do tego, by ugrywać właśnie warstwę pierwszą, tą o zgniliźnie, tą właśnie o przywarach. I wielka szkoda naprawdę, bo wam powiem, że te sceny, które mówiły nam o bólu tej jednostki, o jej dramacie, o tym, ten wątek w ogóle widzenia kogoś innego w lustrze, kogoś, kto nie jest tak naprawdę tobą, był niesamowicie fascynujący. I muszę przyznać, że to były sceny, na które ja naprawdę chciałem się gapić, a nie jestem wielbicielem filmów biograficznych, filmów o pewnych dramatach, wypadkach i tak dalej i odnajdywaniu się w społeczeństwie, zazwyczaj tego nie lubię. To tutaj widziałem w tym ogromny potencjał i naprawdę chciałem się na to gapić. Z tym, że no,
Szumowska bardzo szybko rozbija moje marzenia, wiecie, takim malutkim młoteczkiem, bo oto trzeba dalej ugrywać swoją zgniliznę i przykryć nią absolutnie wszystko. Jest jeszcze warstwa trzecia, ta najbardziej symboliczna, w której nawet odnajdziemy pewne korelacje biblijne i tak dalej, bo oto nasz główny bohater, często porównywany do Jezusa, nazywany przez niektórych bohaterów Jezusem, i ten, który właśnie ma brodę, długie włosy i tak dalej, oto wraca z nową twarzą i ludzie go nie poznają, ale za to bardziej wolą modlić się i dawać datki na wielką betonową figurę. I no, takich subtelności jest tutaj więcej i wam powiem, że pomimo, że jest to troszeczkę łopatką nasypane, ja stwierdzam, że to mogłoby działać, mieć nawet jakiś wymiar filozoficzny, było ugrywane na bardziej subtelnych tonach, na lepszych zabiegach, no ale no niestety, no Szumowska cały czas chce temu wszystkiemu przyprawić tego ryja, tą gębę, tą twarz, z której non-stop się śmieje i wam powiem, no trochę to oczywiście pachnie Ogombrowiczem, bo ktoś na pewno zaraz wyłapie takie skojarzenia, ale w 2018 ani to już nie jest świeże, ani to już nie jest jakieś odkrywcze, ani to nie jest już po prostu ciekawe. Okej, wylałem już ten kwas, ale jeszcze chciałbym wam powiedzieć, co ten film robi dobrze, bo to jest parę rzeczy zrobionych dobrze i na pierwszy rzut po prostu idą aktorzy, kreacje aktorskie i dosyć naturalne dialogi. Muszę wam powiedzieć, że nawet w tym krzywym zwierciadle ja to w pewnym momencie kupuję, bo te wszystkie cedzone po prostu alkoholowe słówka i absolutnie wykrzywione uśmiechy, no to jest można się w tym pewnym sensie zakochać i to trochę gra z tymi właśnie wykrzywieniami i tak dalej, więc to jest naprawdę fajnie, charakteryzacja i tak dalej. To jest wszystko dobrze ugrane i aktorzy się naprawdę spisują. Drugą rzecz, którą chciałem pochwalić, to w ogóle warstwa wizualna tego filmu. On jednak operatorsko jest stworzony w dosyć sposób oryginalny. Zobaczycie tu dużo zabaw ostrością, taką nienaturalną ostrością, bo to jest jeden fokus w całym rozmazanym kadrze i obiektywy zazwyczaj tak tego nie robią, więc to jest specjalnie uzyskiwany efekt i muszę powiedzieć, że to buduje charakter wizualny tego filmu, to trochę koreluje z tym, o czym Szumowska chce w ogóle opowiadać i na pewno tworzy wrażenie, że oto oglądasz nie filmu zrobionego szybko technicznie, najprostsza narracja i tak dalej, a jednak coś trochę bardziej oryginalnego, coś ciekawszego, coś na co przynajmniej można się pogapić. I rzecz trzecia, którą na pewno chciałbym pochwalić, chociaż jest to trochę takie przekorne, jest to pewien punkt wyjścia do tego filmu, pewne szaleństwo, które on ugrywa, bo mnie na przykład zachwyca to, że ktoś chciał zrobić taki film, no wyszło jak wyszło, ale sam punkt wyjścia jest absolutnie świetny i niektóre sceny widać, że był ogromny potencjał, tylko zabrakło pewnego szlifu, tego, żeby nad tym przysiąść i faktycznie dopieścić wszystkie sceny, bo wam powiem tak, jest scena, po której jeszcze bardzo długo będę wspominał o L'amour toujours, grane po prostu na skrzypcach i trąbce i w scenie komunii. Wy już zobaczycie, o co chodzi, no fajnie nagrana scena, szalona i korespondująca z innymi, więc naprawdę tutaj są takie sceny, jest coś, na co warto się pogapić. Teraz na zakończenie taka mała prywata. Możecie to trochę odciąć od recenzji, bo to już jest takie stricte ode mnie. Słuchajcie, nie zabrałem was pod tę figurę tylko dlatego, że tak bardzo chciałem sobie uatrakcyjnić recenzję. Nie, zabrałem was, bo mam blisko. Bo wiecie, urodziłem się w Siebudzinie, a mieszkam 10 km dalej na naprawdę małej wiosce. I kiedy byłem na seansie tego filmu, swoją drogą tu tego filmu nie puszczałem, puszczałem go 40 km dalej. I słuchajcie, i cała sala była zapełniona. I najlepsze jest to, że nawet kogoś tam poznałem z mojego miasta. I wiecie, doszło do takich dziwnych sytuacji, że ludzie naprawdę dziwnie burkali pod nosami, kiedy wychodzili z tego filmu, a jedna starsza pani, której oczu nie znam, ale powiedziała dokładnie tak. Pokazali nasze miasto jako gnój. I to jest dokładny cytat. Pokazali nasze miasto jako gnój. Ona odpowiedziała, nie wiem, do siebie, do wszystkich, nie mam zielonego pojęcia. I wiecie co? I tak sobie zdałem sprawę, że faktycznie jest w tym coś trochę okrzywdzącego. Bo zdaję sobie sprawę, że wszystko, co pokazuje Szumowska, jest jedną wielką fikcją, że to nie jest Jezus w Świebodzinie, to jest jakiś tam największy Jezus w jakimś tam górskim mieście, że jest to jakiś tam bohater, że jest to wszystko jakieś tam, gdzieś tam, że jest to wielka fikcja, wielka ułuda ugrywana przez reżyserkę i nic nie jest konkretne. No ale wiecie, tak z drugiej strony, jeżeli chcesz sobie chwycić do filmu wielkiego Jezusa i nieważne jak go śmiesznie ograsz, nieważne co z nim pokażesz, to w oczach niektórych ignorantów oczywiście mogą myśleć, że to jest dokładnie tutaj. I mówię, ignorantów. Ja rozumiem, że to nie wszyscy, tylko ci, którzy nie potrudzili się, by sprawdzić pewne fakty, tylko ci, którzy naprawdę bardzo chcą wierzyć, że idą na film prawdziwy, a reklamy mogą im to leciutko sugerować, bo nawet nie sama reżyserka, bo ona tak raczej jasno mówi, że to są pewne przerysowania i ja to oczywiście czytam. No ale nie dziwi mnie, że
wiecie co, to po prostu może być film krzywdzący dla tego terenu, bo Szumowska po prostu pokazała to, co się dzieje dookoła dokładnie tego monumentu jako po prostu zbiorowisko ochlejmord, chamów, bydła i jednym słowem, no tego wszystkiego, co najgorsze. No Polska Z w całym swoim przerysowaniu i to mnie też trochę boli z drugiej strony, bo już tam, czy to ktoś uzna, że to jest Świebodzin, czy to jest Jezus, to jest absolutnie nieważne. Wiecie, właśnie też mieszkam na takiej małej wiosce, dokładnie. Dwa domki na krzyż, jakiś mały kościółek, jakieś tam bloczki z boku, ludzie jeszcze jeżdżą maluchami i tak dalej. Tak, ja właśnie mieszkam na takiej miejscowości i wiecie co, jak tak sobie już o tym wszystkim pomyślę, to taki wegowy destylat, jak dosłownie w botoksie, który, no, wiecie, jeśli zrobicie coś takiego z pominięciem tych wszystkich dobrych rzeczy, które tam się dzieją, tej małej wspólnoty, które tam się tworzą i tak dalej, no to albo zabrakło odwagi, albo zabrakło chęci, albo nie wiem jeszcze czego mogło mu zabraknąć, by po prostu odwrócić medal na drugą stronę i chociaż troszeczkę przełamać swoją wizję. No, chyba jak się domyślacie, nie polecam wam specjalnie filmu Szumowskiej, a może właśnie wam polecam, żeby zobaczyć, jak jeszcze nie robić takich filmów, jak jeszcze nie ugrywać takiej satyry, bo jest to po prostu naprawdę niskim poziomie. Słuchajcie, to jest wszystko, co miałem dla was do powiedzenia na dziś. Mówi dla was Michał Szczepański, Wojownicy Kultury ze Świebodzina. Mam nadzieję, że docenicie to, że zmarzłem tu masakra, nagrywałem to wszystko godzinę, bo jeszcze ludzie przechodzili i tak dalej. No troszeczkę koszmar, a wieje tu na maksa. Pewnie jutro będę chory, ale... Słuchajcie, warto było. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że linki macie w opisie. Facebook, Instagram. Łapki w górę, łapki w dół. Komentarze. Słuchajcie, możecie się ze mną pokłócić. Może dla was to jest rewelacyjne kino. I dlaczego nie? Powiedzcie dlaczego. Dlaczego uważacie, że to jest nasza Polska? Jezu, jak górnolotnie. Trzymajcie się.